Cześć i czołem, czołem, kluski z rosołem. Siódma liga, jak widzicie, wymaga już większej ilości punktów do zdobycia, aby mieć mistrza. Potrzebnych jest 17. Pokażę wam małe roszady w składzie, bo tutaj w paczce dostałem Kevina De Bruyne i chcę nim teraz sobie zagrać. Mam go na 7 meczy, no karta jest naprawdę świetna. Mam Longa, też świeżo tutaj wpuszczonego do nowego składu. Dam mu kondycję tylko, bo gdzieś tam jest podmęczony. Wyszukuję sobie pierwszego przeciwnika, zaraz będę grał pierwszy mecz. Mamy przeciwnika z herbem Realu Madryt. Stroje też Realu Madryt. Ciekawe, czy skład chociaż troszeczkę zbliżony do mocy i potęgi Realu. No ma tu kilku zawodników z Realu. Powoli, powoli, może zbiera tam gdzieś na Cristiano Ronaldo, na ataku Lacazette z Rodriguezem. Jest De Bruyne. De Bruyne, no czy nie był on tam faulowany? Sędzia daje grać. De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Mogłoby być pierwsze uderzenie Kevina De Bruyne'a w moim teamie, ale tak się nie dzieje. Ale teraz Ramirez mocno huknął z daleka, ale wspaniale bramkarz interwencją paruje ten strzał. Na rzut rożny, Williams, dośrodkowanie z rzutu rożnego, ależ ładne uderzenie! Godnie te rzuty wolne wykonuje. Memphis Depay, Memphis Depay! De Bruyne, De Bruyne, no on... Ajajaj, ależ tam pokręcił, uderzył z daleka, no to jest zawodnik klasy światowej. Jest już Baba do Ramireza, szczęśliwie Ramirez. De Bruyne do Longa, Long prosto w bramkarza, no piękna akcja naprawdę. Szkoda, że nie zakończyła się golem. Depay ładnie odbiera piłkę, Depay. William, William sam na sam i to musi być bramka. Piękna akcja abstramaty teamu i mamy w 38 minucie bramkę otwierającą to spotkanie. No elegancko, elegancko. Piękna akcja. Rozklepali tutaj De Bruyne do Williama. Ten sam na sam z fałsza uderza w długi róg bramki. No i mamy pierwszą bramkę. Dobra, teraz Long. Long tutaj z De Bruynem zagra. Aj, Long niecelnie. Long, Long uderza. I bramka Longa, no huknął tam w krótki słupek. Przy krótkim słupku ta piłka umieszczona perfekcyjnie. Mocno uderzył, ładnie się złożył. Tutaj to zachowanie w polu karnym godne. Odpychał się tam i w ostatnim momencie, gdy wyczuł, że bramkarz nie będzie miał szans z tym uderzeniem, oddaje strzał i mamy 2 do 0. William, aj, tamten zwód Williama nie wychodzi. I tutaj jest uderzenie, ale Hesse podaje do Begowicza, no Begowicz bekę miał na pewno z niego wielką. Welbeck, on jest świeżo wprowadzony, ma dużo sił, Welbeck i podwyższa na 3 do 0, ależ wejście. No niedawno co pojawił się na boisku, a tu już strzelcem kolejnej bramki dla abstramata teamu. No zachował się tam perfekcyjnie, zgubił obrońcę, obrońca wślizgiem niepewnym, totalnie wślizgiem, a on po krótkim rogu uderza. No i mamy podwyższenie na 3 do 0. Walczy tam De Bruyne, Baba do Ramireza, Klein z Williamem. William do Kleina, wysunięcie piłki. Ten z Welbeckiem. Ten do Longa. Long! Ależ przestrzelił! To był Long, tak, to był Long, no. No przestrzelił, fatalnie przestrzelił. Ramirez do Welbecka. Welbeck czy wygra z obrońcą? No pewnie, że wygrywa. Welbeck faulowany, ależ brzydki faul Bartry. No czy to będzie kartka? Na pewno, ale jakiego koloru to się zaraz okaże. Brutalny faul i czerwona kartka, jak najbardziej zasłużona. Krychowiak, Krycha. Krycha do... Hesse, ale Begowicz, no wspaniale. William przejmuje. I to też powoduje zakończenie przez arbitra spotkania. Pierwsze zwycięstwo na koncie abstramata teamu. No jak widzicie, elegancko im tutaj poszło. Monety wpłynęły też na konto.
pierwsze 3 punkty. I od razu szukam kolejnego przeciwnika. Skład seria Balotelli na szpicy. William tutaj z autu do Welbecka. Welbeck z De Bruynem. No De Bruyne uwalnia się obrońcy. Kevin De Bruyne. No co zrobi Kevin De Bruyne? No nic nie zrobił tutaj ciekawego. Ale jest rzut rożny. I chyba rozegram go na krótko tam do Ramireza. On potrafi dobrze uderzyć. Ramirez, no to mogło zaskoczyć bramkarza, nawet się nie ruszył do tej piłki, ale obok słupka Ramirez. Tutaj Long wychodzi z tą piłką, Long na Welbecka, Dany Welbeck, ależ huknął, jest pierwsza bramka Welbecka, skacze w trybuny, wspaniała akcja Longa, Long podaje do Welbecka, ten mocnym uderzeniem z voleya uderza boczną siatkę i mamy pierwszą bramkę. Jest Boy Cavallero faulowany w polu karnym, ale kurwa oczywiście jest rzut karny. Balotelli, czym Balotelli się pomyli, wątpię w to naprawdę. No widzicie, mocne uderzenie, Begowicz wyczuł to uderzenie, ale nie był w stanie tego obronić. No i po rzucie karnym jakiś Murzyn go podyktował, jest po jeden. Rzuty karne w tej FIFA są taką rzadkością. Welbeck, no Welbeck. No oczywiście Welbeck faulował. Ja tego faulu w ogóle nie widziałem. Jest William, jest też De Bruyne, De Bruyne. De Bruyne, no ładnie. Do Welbecka, Welbeck! Jeszcze gdzieś tam bramkarz odbił tą piłkę, ale nie miał wielkich szans i Welbeck teraz umywa ręce od tego uderzenia. Nie podobało mu się to, jak to wykończył. Bramkarz gdzieś tam paruje jeszcze tą piłką, ale na szczęście znajduje ona drogę do siatki i widzicie, tutaj ląduje to uderzenie Welbecka w bramce. Jest 2 do 1, przepraszam. Bruin. Ramirez z Longiem, piękna akcja, no rozklepali to naprawdę. Teraz chyba za ta piłka Welbeck, no faulowany, to był faul i jest rzut karny, więc jest dobrze, po jednym karnym po obu stronach, żeby tylko go teraz wykorzystać. Kto go będzie uderzał, to mnie zastanawia, Long, czy Long dobrze wykonuje w ogóle rzuty karne. Celność, no nie wykonuje za dobrze. Karne najlepiej. No niech uderzy w sumie ten Long. Strzeli może kolejną bramkę w tym teamie. Long! No i piłka w siatce. Long! De Bruyne. Ależ akcja. William, no jak on mógł to zmarnować, William. Ale już tutaj błąd mojego przeciwnika i Long, no radzi sobie tam z obroną, Shane Long. Aj i słupek, tylko słupek. Widzę jakaś kontuzja, chyba będę musiał go zmienić na Tiotę. Tego kończy się ta pierwsza połowa. Zrobię sobie zmianę, bo Ramirez gdzieś tam lekką kontuzję ma, tak więc wejdzie za niego Tiotę. No i rozpoczynam drugą połowę. De Bruyne, ależ faulowany Kevin De Bruyne, no bardzo brzydkie zachowanie obrońcy od tyłu, tam Bastian Schweinsteiger brzydki jest jak łe. Ogbona, ależ fatalne podanie do Balotelliego, ale Balotelli zatrzymany na szczęście. Tiotę z daleka. Tiotę huknął z daleka. Broni bramkarz, wybija na rzut rożny. Tym razem tak do środku je. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Walker. Ależ huknął w poprzeczkę Walker. No mogła wpaść jeszcze czwarta bramka. Ale Remi tutaj też. Naprawdę solidne uderzenie tam Walkera w poprzeczkę. No gdyby to szło w światło bramki, bramkarz by nie miał szans, na pewno nie miałby szans. Jeszcze tutaj trzeba się bronić przed akcją przeciwnika.
Balotelli wprost w ręce Begovicia. Ten wybija to na rzut rożny i chyba w tym spotkaniu nic tu już nie ulegnie zmiany, no chyba że ten rzut rożny. Ale nie, i koniec spotkania. 6 punktów, kolejne zwycięstwo. Abstra Mata Teamu. Końsy też jakieś tam lądują na konto. Jest 6 punktów. Przeciwnik znaleziony mi upada tutaj pad, więc się po niego schylam. No skład cały z Hiszpanów, oprócz prawego pomocnika, który jest z Argentyny. Tak to skład prawie skompletowany całkowicie z zawodników z Espanii. No zastanawia mnie, jak to będzie grane. David Silva najlepszym zawodnikiem w jego składzie. Ramirez do Baby. Baba do De Bruyne. Ach, jajajajajajaj. No to uderzenie z pierwszej piłki mogło zaskoczyć. Ten do Remiego. Remi z De Bruynem. De Bruyne huknął tam w poprzeczkę. Albo w słupek, nie wiem. Mocne uderzenie. No szkoda, że to nie wpadło. Napastników. Ale ona nie trafia do żadnego z nich. Remi z De Bruyne. De Bruyne. No Remiego. Remi. Loig Remi, aj, obok słupka, no byłem pewien, że Remi taką sytuację wykorzysta. O, czy dojdzie tu Walker, dochodzi i jeszcze podaje celnie do Williama, no naprawdę, świetne to było. Long do De Bruyne, De Bruyne, do Depeya, Depey i mamy 1-0, no wspaniała akcja, zachowali się moi zawodnicy naprawdę elegancko, podał tam Long do De Bruyne, a ten wypuszcza Depeya. Depey sam na sam po długim rogu, bez szans, bramkarz perfekcyjnie uderzył tam Memphis Depey. No ale naprawdę masę okazji, jak to też mówi komentator, miałem w tym spotkaniu, a dopiero pierwsza bramka. Ramirez tutaj fauluje, rzut wolny dla mojego przeciwnika. Co on zrobił? No Silva uderza ładnie, ale Begovic perfekcyjnie złapał, no wspaniale. Gromkie brawa dla Begovicia za tą interwencję. De Bruyne, no De Bruyne. De Bruyne do Remiego, ten do Longa, ten do Depeya. Depey nie ma drugiej bramki, no ale wspaniale gra mój team, wspaniale, no to mi się podoba. Rozumieją się, te podania mają wspaniałą celność. I tutaj Depey, Depey. Co zrobi Memphis? Depey mocno uderza. Depey nad poprzeczką. Ramirez tutaj nie radzi sobie i Walker musi tutaj użyć swojego pace'a. Silva bardzo zmęczony już, ale pięknie dośrodkowuje. I jest niestety bramka. Strata bramki 1-1. No dobre dośrodkowanie Silvy i gol. I mamy 1-1. Znowu dośrodkowanie, ale tym razem Begovic nie daje się zaskoczyć. Jest long, ale sędzia już kończy pierwszą połowę. 1-1. Jeden strzał przeciwnika, jedna bramka. Moich było o wiele, wiele więcej. Ale co zrobić, no co zrobić? Taka sprawiedliwość FIFA. Ramirez do Longa. Long. Long wspaniale się pokazuje. Long, Shane Long. Co zrobi Shane Long? Shane Long uderza, jeszcze tam Depey dobija, ale ze spalonego już było to uderzenie. No ładne zachowanie Shane'a Longa, Depey tą dobitką też mógł strzelić w gola, ale tak się nie dzieje, nawet gdyby to się stało. Long do De Bruyne, De Bruyne mocno pod poprzeczkę, bez szans, bramkarz, no wspaniałe zachowanie tam wcześniej Shane'a Longa i De Bruyne tutaj cieszy się już z tej bramki, tańcząc jak Staric, no ale patrzcie jak wypatrzył go Long. Long do De Bruyne, De Bruyne mocno uderzył, bez szans, bramkarz, jest 2-1, ponownie wychodzę na prowadzenie w tym spotkaniu. Znowu ładne podanie Longa, ale Remi. De Bruyne mocno uderza, ależ mocne uderzenie z większej odległości. Jest tylko rzut rożny, albo aż rzut rożny. Teraz Ramirez. Ramirez! Aj, no niestety, nie. William do De Bruyne, De Bruyne z najbliższej odległości podwyższa. Ramirez do De Bruyne.
De Bruyne z daleka, De Bruyne, ajajaj! To mogło wpaść i chyba mój przeciwnik daje sobie spokój i jest rage quit, pierwszy w tej lidze. No jest dobrze, dał sobie spokój, zobaczył, że jest jakiś tam skill, chyba się przestraszył i przedwcześnie wychodzi z meczu. 9 punktów już w siódmej lidze, same zwycięstwa. Od razu sobie przechodzę do następnego meczu, chcę już grać kolejne spotkanie, żeby jak najszybciej zdobyć to mistrzostwo. Na dziś to wszystko, 3 mecze rozegrane oczywiście. Ja was bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na kontynuację zmagań w siódmej lidze, które będą w kolejnym odcinku, gdzie otworzę może paczki i dodam jakieś wzmocnienie do składu, no ale czy tak będzie, musicie oglądać, śledzić, subskrybować oczywiście ten kanał. Już tam pękło 100 subskrypcji, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Ja was bardzo chciałbym serdecznie pozdrowić, podziękować za subskrypcję, no i widzimy się niedługo w przyszłym kolejnym filmiku. Jak na razie to ode mnie to wszystko. Piąteczka mordy, udanych ferii, dużo wygranych w fucie, meczów w FIFA rozegranych jak najlepiej. No i oczywiście żegnam się z wami. Dzisiaj 2 piątki dla was za te 100 subskrypcji. Piąteczka, na razie, elo, pa!